Amen. Dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Łukasza opisuje Jezusa w Kafarnaum. Naucza ludzi, pełen autorytetu, władzy, mocy. Wszyscy podziwiają Jego słowa. Są pełni zachwytu. I w tej synagodze w Kafarnaum znajduje się człowiek, który ma ducha demona nieczystego. I woła donośnym głosem: znam Ciebie, wiem, kto Ty jesteś, święty Boży. Zadaje to ważne pytanie. Po co Ty się wtrącasz do nas? Po co Ty się wtrącasz? Jezus przyszedł na świat, żeby się wtrącić do życia człowieka, do historii świata. Wtrącić się, czyli wyzwolić go z niewoli szatana, demona. Pamiętamy w scenie kuszenie Jezusa na pustyni. Ewangelie podsumowują, że szatan zostawił Jezusa na chwilę. I ta chwila się skończyła. Po Nazarecie, w Kafarnaum, Jezus dokonuje pierwszego egzorcyzmu. Jego słowo, pełne mocy, mocy ducha, autorytetu, powoduje, że człowiek opętany zostaje uwolniony. Piękna scena, bardzo dynamiczna, byśmy powiedzieli filmowa. Dobrze się to ogląda, dobrze się to czyta. Ale popatrzmy, jak bardzo często pozostajemy tylko widzami. Jak bardzo często, czytając Ewangelię, jakbyśmy byli tylko z boku. W pierwszym czytaniu święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że nie otrzymaliśmy ducha świata, ale ducha Bożego. Ja wchodzę na pierwszy plan. Ważne jest moje życie duchowe. Ja mam się rozwijać i żyć według ducha. To ja jestem tym bohaterem duchowym. I to jest coś bardzo ważnego. Po co dostaliśmy ducha Bożego? Aby poznawać dary, które od Boga otrzymaliśmy. I dodaje święty Paweł, poznawać zamysł Chrystusowy, zamysł Pana. Poznawać Boga. Duch Boży, Duch Święty został nam dany, by poznawać siebie, rozwijać się i by poznawać Boga. Nie bądźmy obserwatorami tylko Ewangelii. Nie chodźmy do kina na film o Jezusie. Ale bądźmy obserwatorami działania Ducha Świętego, Boga w naszych sercach, w naszym życiu. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Amen.